Strong, direttore di biblioteche pubbliche in Kosikove, Shanovni ambasadori, queridos embajadores e amigos del cuerpo diplomatico, Shanovna Pani Maugoyato Naimska, vicedirector Biura Culture Ugendu Miasta Varsave, e Pani Doroto Lutomirska, vicedirector biblioteche pubbliche in Kosikove. Drodzy przyjaciele Meksyku, a tu dla mnie wielki zaszczyt otworzyć wystawę fotografii Frida i Diego Niech Gie Dzicze. Wystawa Frida i Diego Niech Gie Dzicze prezentuje 50 zdjęć i jest ona bardzo ciekawa, ponieważ przedstawia związek tych dwojga największych meksykańskich artystów, którzy mieli wielki wkład w rozwój sztuki uniwersalnej w pierwszej połowie XX wieku. Wystawa przedstawia prace wielkich fotografów epoki, jak na przykład Amerykanów, Edwarda Westona, Pitera Julley, Ansel Adams i Nicolasa Muralla. Jak również ojca Fride Kahlo, Guillermo Kahlo oraz ojca fotografii artystycznej Meksyku Manuela Álvarez Bravo. Oni wszyscy byli ich wielkimi przyjaciółmi oraz byli blisko związani z Frido Kahlo i Diego Rivero. Oprócz tego chciałbym podkreślić, przepraszam, blisko relacje ambasady Meksyku z urzędem miasta Warszawy. Cieszymy się, że na rogu ulicy Świętosiskiej i Emily Plate znajduje się rzeźba wielkiego meksykańskiego artysty Juana Soriano. A już niedługo będziemy mieli zaszczyt odsłonić drugą rzeźbę wielkiego artysty polko-meksykańskiego, która podarował Warszawie dzięki inicjatywie ambasady Meksyku. Dlatego to wielki zaszczyt być tutaj i chcę podziękować Bibliotece Publicznej na Kosikowej oraz Urzędowi Miasta Warszawy za otwarcie dla nas drzwi. Wystawa, którą dziś inaugurujemy, jest częścią bogatego programu wydarzeń poświęconych Fridzie Kahlo, który realizowany będzie w kilku miastach w Polsce. Oczywiście najważniejszym punktem tego programu jest wystawa oryginalnych dzieł Frida Kahlo i Diego Rivera Polski Kontekst, którą zaprezentuje Centrum Kultury Samek w Poznaniu. Wystawa Frida i Diego Niech Gie Dzicze jest bardzo znacząca, ponieważ Frida Kahlo jest obecnie ikoną kultury ludowej na skalę światową, gdzie względu na swoje niezwykłe dzieła oraz doświadczenia dziczowe. Jej dzieła zaprezentowano w ostatniej dekadzie w najważniejszych muzeach na całym świecie. Frida była bardzo blisko związana z Diego Rivero, który był filarem ruchów artystycznych XX wieku, muralizmu meksykańskiego. Związek Fridy i Diego charakteryzował się tym, że łączyli oni życie artystyczne z politycznym. Frida i Diego znali się z takimi osobowościami
Jacques Amiense, Innemi, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton, Sergei Eisenstein, Marcel Duchamp, Max Ernst e Amadeo Modigliani. Co znajdziemy na wystawie? Podczas tej wystawy zobaczymy zdjęcie Fride Kahlo w wieku 4 lat z 1911 roku na ekranie. Osobiście moją uwagę zwraca zdjęcie pięknej Fride, studentki w wieku 19 lat. To zdjęcie z 1926 roku wykonał jej ojciec Guillermo Kahlo niedługo przed groźnym wypadkiem Fride. Zobaczymy też zdjęcie Diego Rivera na ekranie w wieku 4 lat. Zdjęcia prezentowane na wystawie ukazują różne ważne aspekty życia Frida i Diego, jak również ich twórczą pracę. Pokazują także miłość, jaka dadzili meksykańską kulturę ludową i ich miłość zwierząt, jak na przykład do psów Solo i Squintly i pajęczych małp, które zawsze mieli w swoim niebieskim domu i które pojawiają się na wielu dziełach Fride. Na ekranie zdjęcie Fride i Diego z małpami Fulang Chang, jej ulubionymi zwierzakami. Ale przede wszystkim ta wystawa ukazuje bliski związek dwóch nierozerwalnie związanych ze sobą osobowości. Wystawa obejmuje również dwa zdjęcia z ich pierwszego ślubu oraz drugiego ślubu, który odbył się kilka miesięcy po tym, jak się rozwiedli. Są również zdjęcia, na których Frida i Diego czule się całują. Ostatnimi zdjęciami wystawy jest fotografia, na której Diego po raz ostatni całuje Fridę w 1954 roku, jak również fotografia z pogrzebu Diego Rivera z 1955 roku. I chciałbym podziękować panu Marcinowi Kowalskiemu oraz panu Pawłowi Kalifnowskiemu oraz kolegom z ambasady za pracę, montaż oraz kuratelę nad wystawą. Dziękuję bardzo. Zapraszamy już na inaugurację. Pan ambasador tutaj przetnie wstęgę, a potem zapraszamy, aby oglądać zdjęcia i na taki mały poczęstunek. Dziękuję bardzo.